takim Oberku trzeba znowu zaśpiewać Jasiowi. Zanim Agata zaśpiewa, to jeszcze pozwolę sobie powiedzieć, no tak było. Może ja nie pamiętam tych czasów, ale jestem dobrą uczennicą, mam dobre nauczycielki, to chwilę tylko zabiorę. Tak było, jak przychodziły po koledzie, śpiewały koledy, a później tak wywijały, cestowały się, każdy wyciągał, co miał. Może nie pieniądze, ale ciasto, cycy, bułkę, pieroga. I bawiły się, i po kielichu, i po 100 gram, jak to się mówi. I tak było wesoło, tak to kiedyś było pięknie. Tak. Agatka, śpiewaj. Leci koniczek wyrywający, a na nim Jasio wykrzykujący ze dwora. Szósta godzina z wieczora, buciki na nim jakby na panie jadała, hej jadała, bo się w nim szczerze kochała. Leci koniczek wyrywający, na nim Jasieńko wykrzykujący ze dwora, ej, ze dwora. Szósta godzina z wieczora, czapeczka na nim jakby na panie jadała, ej, jadała, bo się w nim szczerze kochała. Koszulka na nim jakby na panie ode mnie, hej, ode mnie. Siwymi oczkami mój Jasieńku, spójrz na mnie, spójrz na mnie, spójrz na mnie. Kolęda Hej Hej Lelija, bardzo taka starodawna lubelska kolęda, przez Oskara Kolberga zapisana. A ostatnio ze zdziwieniem dowiedziałem się, przepraszam za ignorancję, ale Witold Lutosławski również ją wykorzystał pod tym samym tytułem i właściwie poza fortepianem, tamta melodia jest mezzosopranem śpiewana, jest właśnie ta sama. Także to jest chyba jedyna kolęda z Lubelskiego w tym, na tej jego płycie. Bardzo fajna kolęda, taka trochę nieortodoksyjna o tym, że same się grzechy odpuszczały. I sama msza święta się odprawiała. Hey!
Dziękujemy bardzo. Teraz by wypadało Trzem Królom zaśpiewać. A tu same królowe. No ale to nic. Tu są dwaj, ale nie chcą śpiewać. Może po drodze zdybiemy. To jeszcze, no, jak będziemy wracać, może zdybiemy gdzieś. Zaśpiewamy następnie kolędy z Polesia, zachodniego Polesia, z Rowęszczyzny, gdzie ostatnim czasem dużo jeździliśmy i właśnie od jutra tam zaczyna się wielka taka, wielkie kolędowanie, zaczynają chodzić kolędnicy. Pamiętam, jak parę lat temu, jak byliśmy, jechali do jednych z naszych śpiewaków, których znamy już, i zgubiliśmy drogę. To próbowaliśmy kogoś zatrzymać i zatrzymała się taka duża ekipa z gwiazdą, która dość długo śpiewała. I później okazało się, że myśmy okazali się u nich do rana. Kolędowanie się przeciągnęło. No tak, tak to jest na Ukrainie. No i następnie będzie kolęda, która była zarejestrowana na początku lat 90. właśnie na Rowińskim Polesiu. Śpiewał i on nasz kolega, którego, Roman Jonienko, którego już nie ma z nami od długiego czasu. No i chcemy w pamięć o nim zaśpiewać tą kolędę. To jest takie życzenie całej rodzinie, gdzie pan gospodarz jest taki przedstawiony jako słońce jasne, jego żona to księżyc, dzieci to gwiazdki na niebie. Nie, to będzie tak. Tak. А в Русалимі два намастирі радуйся,
Радуйся, земле, веселися, небо, вже сині Боже народись, є всіх святих звеселів. І збудували строма віканами, радуйся, радуйся, земле, веселися, небо, вже синє Боже народись, є всіх святих звеселів. Першим окинці ясне є сонце, радуйся, радуйся, земле, веселися, небо, вже синє Боже народись, є всіх святих звеселів. Другим окинці то ясене місяць, радуйся, радуйся, земле, веселися, небо, вже синє Боже народись, є всіх святих звеселів. В третім окінці то ясне зорки, радуйся, радуйся, земле, веселися, небо, вже синє Боже народись, є всіх святих звеселів. Добрий вечір! Nie masz czy nie masz na tę gwiazdeczkę tytułowa kolęda, którą poznaliśmy od pani Anny Malec. Nie poznaliśmy jej nigdy osobiście, ale dzięki wspaniałym nagraniom siła archiwów. Ja właściwie spędziłem w Instytucie Sztuki, w tym archiwum imienia Sobieskich, no wiele dni słuchając pieśni Anny Malec i rozmów z nią, które Piotr Dalik, dzisiejszy profesor etnomuzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, przeprowadził, obecny. I poczułem się po tym tygodniu spędzonym z jej pieśniami tak jakby, trochę tak, jakbym ją znał. Niezwykła osobowość. Bardzo dużo kolęd śpiewała i jedną z nich zaśpiewamy teraz wspólnie i posłuchacie Państwo, jak Anna Malec pochodziła z Jędrzejówki. To jest kilkanaście kilometrów od Kocudzy, ten sam region, jak zupełnie różne melodie jednej pieśni, jednej kolędy bywają obok siebie. Ten kapryśny instrument to jest lira korbowa, instrument, z którym, no nie wiem, czy kolędnicy chodzili, ale w kolędach, tekstach kolęd się pojawia. Często w starych tekstach kolęd, pewnie kiedy mowa o lirze, to raczej o tej takiej greckiej, którą barok schrystianizował, tej lirze antycznej i umieścił w tekstach rozlicznych kolęd, ale w XIX wieku w kantyczkach jest sporo takich tekstów, w których już na pewno mowa o takiej lirze, bo skoro kolędnik Banach
chociaż pijany zdjął lirę ze ściany, to raczej chodziło o tę lirę niż o tę lirę apollińską. Czy takie dźwięko naśladowcze różne są w niektórych tekstach kolęd słowa, które wskazują, że mowa o tej właśnie, o tym dziwnym instrumencie lirze korbowej, lirze na korbkę. Thank you.
No i ostatnia kolenda też spali się właśnie z tego wieczoru, o którym mówił wcześniej. Też to jest życzenie gospodarzu. A to jest taki dość ciekawy, fajny tekst tam, że na twoim dworze stoi dęb i w tym dębie trzy korzyści. Pierwsza korzyść jest w górze tego dębu, druga w środku i trzecia w korzeniu. W korzeniu dębu to są czarne bobry, w środku pszczoły, i na górze sokoły. Sokoły to oczywiście jasne, że to jest synowie tego pana gospodarza, a pszczoły to bardzo dobre na miód. Bobry bardzo fajne, przydadzą się na futro. A sam pan gospodarz jest bardzo jasnym panem i żeby on miał dużo zdrowia, no i siedział w domu i nie hulał gdzie nie trzeba. Ой, пан господар, на твоєму дворі, ой, святий вечір, святе рождество, на твоєму дворі стоє жидобок, ой, святий вечір, святе рождество, на тому добку три користини, ой, святий вечір, святе рождество, три користини, три радостини, ой, святий вечір, святе рождество, одна я користь, доба, ой, святий вечір, святе рождество, друга я користь середи доба, ой, святий вечір, святе рождество, третя я користь корені доба, ой, святий вечір, святе рождество, корені доба, чорнеє бобри, ой, святий вечір, святе рождество, всереді доба яреє пчоли, ой, святий вечір, святий вечір, святе рождество, ясне соколи, то його сини. Ось святий вечір, святе рождество, ярий пчоли, той намет добрий. Ось святий вечір, святе рождество, чорне є бобри, на шобу добре. Ось святий вечір, святе рождество, з усього слова бувай здоровий. Ось святий вечір, святе рождество, бувай здоровий, красний панічу. Ось святий вечір, святе рождество, красний панічу, пані Миколай. Сиди дома, не гуляй! Добрий вечір! Remek, jak nas informował o koncercie, że chcieliby z nami zaśpiewać, z czego bardzo się ucieszyłyśmy, jak zadzwonił do nas, nam to powiedział i mówi, tam będziemy śpiewać, będą też z Ukrainy zespół, będą śpiewać. I mówi, może coś razem po ukraińsku. No i my tak siedziałyśmy i specjalnie dzisiaj na tą audycję zaśpiewamy Dobry Wieczór Tobi w wykonaniu wersja Kocucka. Jarzębina i Jura z małżonką. Mam nadzieję, że na sali też są ludzie, którzy umią śpiewać, bo przypuszczam, że tacy przyszli tu. To zapraszamy do wspólnego kolędowania. Dobry wieczór Tobie, Panie Gospodzie.
Bardzo dziękujemy za ten święty, szczodry, dobry wieczór. Zespół Jarzębina z Kocudzy. Katarzyna Szurman, Agata Harc, Katarzyna Andrzejowska, Zuzanna i Jura Pastuszenko. Remek Hanaj, dziękujemy programowi drugiemu Polskiego Radia. Coś dla dzieci może na koniec. Zaśpiewajmy na bis. Tak, kaczka psa? Kaczkę pstro zaśpiewamy żeby, dla dzieciaków. Żeby dzieci miały co po drodze powtarzać. Śpiewamy na stojąco i ciotka Jenia nie wiedziała, czy ma siedzieć, czy ma stać. Kacka pstro, dziadki moc, siedzi sobie na kamieniu, trzy mogutkie na ramieniu, kwa, 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 pięknie gro. Gęsiorek, jędorek, na bębenku wybijają pena, w dziecię wychwalają, gę, 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 gęgają. Słowicek, muzycek, gdy się głosem podpisuje, wesele światu zwiastuje, ciech, 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 zwiastuje wróblowie. Szopą świergotają, peniunecko spać nie dają, dziw, dziw, dziw nie dają. Skowrunek jak dzwonek, gdy się do nieba podnosiło, koledę pięknie prosi, fir, 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 tak prosi. Zaśpiewamy jeszcze jedną ukraińską kolędę o trzech babuszkach, które szły kolędować pod Lipkę. Jedna miała pierożek, czyli ciasto,
druga miała kiełbaskę, trzecia miała miodek, a przygrywał im zajączek. Dziękujemy bardzo. Dobrego roku.